Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy film. Dzisiaj zapraszam na Mid-Year Freakout Book Tag, czyli to jest takie półroczne podsumowanie czytelnicze. To, co się działo w minionym roku, które książki gdzieś tam trafiły już do moich ulubieńców tego roku, które być może niekoniecznie, ale też jest w tym tagu miejsce na plany czytelnicze na drugą połowę roku. To jest taki tag, który ja robię już od... No właściwie nie wiem od ilu lat, ale od kilku dobrych na pewno. Także jeżeli jesteście ciekawi poprzednich odcinków, to na pewno znajdziecie je na moim kanale. Ten tag, z tego co pamiętam i chyba zawsze to mówię, ma kilka różnych wersji, pytań. Ja zawsze opieram się na tych samych, także tutaj też znajdziecie te, z których korzystałam w zeszłym roku. I w ogóle jeszcze tutaj tak dodam na marginesie, że mam wrażenie, że ja zawsze co roku byłam z tym tagiem spóźniona, a zawsze robiłam go gdzieś tam ostatnio, właśnie w połowie lipca. Natomiast w tym roku, oprócz Marty z Do Góry Książkami, nie widziałam jeszcze nikogo, kto by go nagrywał, także cały BookTube jakoś w tym roku przespał całe to półrocze. Ale już nie przedłużając, przejdźmy do pytań. I pierwsze pytanie w tym tagu to najlepsza jak dotąd książka pierwszej połowy 2023 roku. I powiem Wam, że nie mam jeszcze takiego jednego ulubieńca, takiej książki, która totalnie skradłaby w tym roku moje serce. Nie wiem, czy oceniłam już jakąś na 5 gwiazdek. Na pewno jakieś tam 4,5 się pojawiło i to właśnie będą te dwie książki, które chciałam Wam tutaj pokazać. Pierwsza z nich to John Steinbeck i Grona Gniewu. To była książka, którą czytałam na początku roku z takim zamysłem, że jest dopiero początek roku, cały roczny TBR przede mną, nie jestem do tyłu, nie muszę nic nadrabiać, więc mogę sięgać po grube książki, które odkładam w nieskończoność. No i właśnie sięgnęłam po Grona Gniewu, o których mówię na moim kanale bardzo, bardzo długo, na pewno o tym wiecie. Jest to fantastyczna książka, naprawdę fenomenalna powieść, wielka literatura, bardzo, bardzo godna polecenia. Chociaż z dwóch książek Steinbecka, które do tej pory przeczytałam, czyli właśnie Grona Gniewu i Myszy i ludzie, to jednak Myszy i ludzie trafili do mnie troszkę bardziej. Ze względu na to, że ja lubię takie skondensowane powieści, lubię jak autorzy potrafią dużo zawrzeć na niewielu stronach. No tutaj mamy dużo miejsca, więc siłą rzeczy ta powieść jest dopracowana. Te wątki są bardzo, bardzo rozwinięte. Tego nie mieliśmy szansy dostać w Myszach i ludziach, a jednak uważam, że tamta książka była taką idealną równowagą pomiędzy jej grubością, liczbą stron, a treścią. Tutaj też mimo tych prawie 700 stron ta historia mi się nie dłużyła, była naprawdę bardzo wciągająca, bardzo angażująca. Mamy tutaj historię rodziny Joadów, która w latach 30. w Stanach Zjednoczonych musi wyemigrować z Oklahomy i skuszona takimi ofertami rządowymi emigruje do Kalifornii, ale jak się okazuje, nie jest to wcale miejsce wiele, wiele lepsze od tego, które musieli za sobą pozostawić. Jest to historia USA na tle wielkiego kryzysu w latach 30. Książka, która w ogóle przez pewien czas była w Stanach, w niektórych chyba Stanach, zakazana. Także też warto się z nią zapoznać, no bo na pewno zrobiła sporo zamieszania na rynku wydawniczym, szczególnie właśnie w latach chyba 40., o ile się nie mylę, kiedy została wydana, no bo ten temat był jeszcze bardzo świeży. Także naprawdę świetna literatura, godna uwagi, jeżeli jeszcze nie czytaliście, no to ja dołączam się do naprawdę dużego grona osób zachwyconych tą powieścią. A druga książka to coś znacznie mniejszego gabarytowo i jest to najnowsza książka Marie Aubert, czyli książka Wcale nie jestem taka. Tutaj mamy taką historię rodziny, która spotyka się na rodzinnym wydarzeniu, na konfirmacji najmłodszej członkini tej rodziny. No i przez to, że jest to takie rodzinne spotkanie, to wychodzą różne takie, wiecie, niesnaski, różne takie konflikty między poszczególnymi członkami tej rodziny. Mamy tutaj perspektywę chyba 3 albo 4 osób, o ile się nie mylę. I te perspektywy są wszystkie bardzo, bardzo ciekawe. Ta książka, mimo swojej niewielkiej objętości, jest jak zwykle bardzo złożona, jest tutaj bardzo pogłębiona psychologia bohaterów. No, świetna książka, naprawdę, jeżeli podobali Wam się dorośli, to jestem przekonana, że ta książka również Wam się spodoba, no bo jest to Marie Aubert, czyli po prostu fenomenalna norweska pisarka. Także to są te dwie powieści, które jak dotąd chyba najbardziej mi się podobały, jeżeli chodzi o 2023 rok. Drugie pytanie to pytanie o najlepszą kontynuację i jak co roku troszkę mam z tym pytaniem problem, ponieważ ja nie czytam za bardzo serii, nie czytam za bardzo właśnie książek, które nie są jednotomowe, ale akurat tak się zdarzyło, że w tym roku czytałam dylogię i była to dylogia Maya Angelou. No i tutaj muszę przyznać, że właśnie druga część, czyli Zgromadźcie się w imię moje, podobała mi się bardziej niż pierwsza. No i to właśnie ta książka jest moją najlepszą kontynuacją, chociaż no, wyboru i konkurencji też nie miała zbyt wielkiej, ponieważ tak jak wspomniałam, ja za bardzo serii nie czytam i właściwie to była chyba jedyna seria albo miniseria, jaką w tym roku przeczytałam, także naprawdę nie miałam za bardzo z czego wybierać, ale to jest bardzo dobra książka, także to nie jest tylko tak, że wybrałam ją, bo musiałam, no, ale jednak śmiało mogę Wam tą książkę polecić, także no, jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra powieść. Trzecie pytanie to pytanie o nowość, której jeszcze nie przeczytałam i tutaj z kolei zawsze mam duży wybór, zawsze jest z czego wybierać, ale wybrałam dwie książki. I pierwsza to bardzo, bardzo głośna premiera marca, o ile dobrze pamiętam, i jest to Babel Rebeki Kwang. Na początku ta książka zbierała świetne opinie, wszyscy się nią zachwycali, ale jakiś czas po premierze zaczęło się też sypać troszkę takich negatywnych, więc jestem ciekawa, w którym miejscu ja się uplasuję, jeżeli chodzi o Rebekę Kwang. Czytałam pierwszy tom Wojen makowych,
I chociaż tamta książka bardzo mi się podobała, uważam, że była naprawdę sprawnie napisana, dobrze skonstruowana, fajnie też czerpała w ogóle z historii Chin, to jednak nie jest to do końca moja tematyka, bo no takie historie typowo fantastyczne nie są do końca tym, co ja lubię w literaturze. Natomiast tutaj w Bablu to też jest oczywiście fantastyka, ale jednak mamy poruszony temat przede wszystkim tłumaczeń i kolonializmu. I to są takie dwa tematy, które wydają mi się szalenie ciekawe. Zarzuty, jakie wobec niej słyszałam, to są głównie takie, że dosyć powierzchownie traktuje te tematy. Natomiast no jednak nie jest to żaden reportaż. Jest to powieść fantastyczna, rozrywkowa, beletrystyka, więc też chyba nie będę w tej książce szukać i oczekiwać po niej jakiejś takiej dogłębnej analizy, więc nastawiam się całkiem pozytywnie. Jestem bardzo ciekawa, jakie będzie moje zdanie na temat Babla. A druga książka to coś, co bardzo, bardzo chcę przeczytać i bardzo chcę zrobić to jak najszybciej. Jest to książka, która znalazła się w moim TBR-ze na czerwiec, ale nie udało mi się jej przeczytać. I są to Nasze winy Louise Kennedy. Mam nadzieję, że w lipcu nadrobię te braki. To jest historia nauczycielki z Irlandii w latach 70. na tle wydarzeń historycznych, które się wtedy rozgrywały. To były czasy takich porachunków Irlandzkiej Armii Republikańskiej, które miały miejsce właśnie w latach 70. W ogóle to jest taka organizacja paramilitarna, która tam powstawała chyba na początku XX wieku. No i były to bardzo niebezpieczne czasy, bardzo niebezpieczny moment do życia, nawet dla zwykłych obywateli Irlandii, ponieważ na ulicach dochodziło do poważnych starć, wybuchały bomby, także no nie za ciekawie. I mamy tutaj właśnie na tle tych wszystkich wydarzeń historię pewnej nauczycielki. Bardzo jestem tej książki ciekawa. Lubię irlandzką literaturę, chociaż mam nadzieję, że nie dostaniemy tutaj powtórki z Sally Rooney, że będzie to jednak książka podejmująca troszeczkę, chociaż inne tematy, troszeczkę inna właśnie od tego, co serwuje nam Sally Rooney, bo takich książek już chyba się naczytałam dosyć dużo i chciałabym jednak przeczytać coś nowego, jeżeli chodzi właśnie o Irlandię. Kolejne pytanie to pytanie o premiery, na które czekam w drugiej połowie 2023 roku. I powiem Wam szczerze, że nie do końca wiem, co jeszcze ma wyjść, ponieważ też wiecie, w Polsce nie jest tak jak za granicą, że właściwie cały plan wydawniczy znamy od początku roku, tylko wydawnictwa bardzo mocno swoje premiery ukrywają i gdzieś tam z czasem dopiero zwracają, co zostanie wydane. Ale wydaje mi się, że miała wyjść nowa Rebecca Mackay. Nie wiem, czy w tym roku, na pewno w tym roku miała wyjść chyba w Stanach, z tego co pamiętam ze spotkania właśnie z autorką w Warszawie. No i być może, gdyby udało się jeszcze wcisnąć ją gdzieś pod koniec roku właśnie do Polski, no to byłabym niesamowicie szczęśliwa, bo bardzo, bardzo na tą książkę czekam, więc jeżeli to jest książka, która jeszcze na ten rok jest planowana, no to właśnie jest to ta premiera. Ale dajcie koniecznie znać na dole w komentarzach, czy wy czekacie na jakieś premiery jeszcze w tym roku, to być może czymś się zainspiruje albo o czymś się dowiem, o czym jeszcze nie wiem. Kolejne pytanie to pytanie o największe rozczarowanie jak dotąd w 2023 roku i chociaż nie przeczytałam żadnej jakiejś takiej turbo złej książki jak dotąd, to miałam jedno takie naprawdę poważne rozczarowanie na początku roku, po prostu oczekiwałam od tej książki czegoś innego, więcej, w ogóle jakiegoś takiego zaangażowania, a zupełnie tego nie odkryłam. I jest to książka Moja znikająca połowa. Wiem, że ta książka wielu osobom się podobała, zbierała sporo pozytywnych opinii, ale ja jakoś zupełnie nie potrafiłam się w nią zaangażować, absolutnie nie związałam się z bohaterką. Z jakiegoś powodu ta książka po prostu nie wywołała we mnie absolutnie żadnych emocji i chociaż pamiętam pobieżnie mniej więcej, co tam się działo fabularnie, to jednak no nie jest to coś, co utkwiło w mojej pamięci i myślę, że jeszcze trochę i już po prostu zupełnie nie będę o niej pamiętać. A szkoda, bo zapowiadało się naprawdę świetnie, opis fabuły brzmi świetnie i opinie też słyszałam naprawdę pozytywne, także liczyłam, że to właściwie będzie ulubieniec i może tym większe było moje rozczarowanie, gdy okazało się jednak, że jest to, jak dla mnie przynajmniej, całkiem przeciętna książka. I następne pytanie to pytanie o największe zaskoczenie pierwszej połowy tego roku. I tutaj było kilka takich zaskoczeń, ale chyba takim największym okazała się autobiografia księcia Harry'ego, czyli ten drugi. Z tego względu, że to jest książka, która była bardzo, bardzo mocno reklamowana w mediach i reklamowana też w taki sposób dosyć negatywny, jakimiś takimi wyrwanymi z kontekstu fragmentami, które brzmiały po prostu idiotycznie. No i wszyscy chyba nastawialiśmy się na jakąś wielce skandaliczną powieść. Nie wiadomo w ogóle było czego oczekiwać w tej książce i jak bardzo ona zatrzęsie posadami po prostu monarchii i pałacu Buckingham. Natomiast to jest książka bardzo stonowana, bardzo taka wyważona, bardzo spokojna, bardzo jest tutaj dużo jakichś takich osobistych doświadczeń i rozważań Harry'ego. Nie ma tutaj za wiele skandali i te wszystkie takie fragmenty najbardziej szokujące, które w tej książce się znalazły, dostaliśmy właśnie już podczas kampanii marketingowej i promującej tą książkę, czy tam też gdzieś z różnych takich wycieków, które się pojawiały w internecie. Także to było dla mnie zaskoczenie, że jednak ta książka nie była aż tak skandaliczna i aż tak szokująca, jak mogłoby się wydawać i jak chyba wszyscy myśleliśmy, że będzie. Koniec końców okazała się dosyć przeciętna, nie jakaś bardzo zła, ale też stosunkowo nudna, jak właśnie na to, co właściwie nam obiecywano od samego początku, zanim jeszcze ta książka trafiła na półki księgarni. Także myślę, że to było takim naprawdę dużym, dużym zaskoczeniem, ani pozytywnym, ani negatywnym, po prostu totalnym zaskoczeniem, bo spodziewałam się czegoś totalnie innego. Kolejne pytanie to pytanie o nowego ulubionego autora, bądź nową ulubioną autorkę.
I tutaj pomyślałam, że taką fajną opcją będzie Ruth Ware, ponieważ to jest autorka, której książkę przeczytałam w tym roku po raz pierwszy i była ta książka Pod kluczem. Trochę spontanicznie, jakoś nie bardzo planowałam ją czytać akurat w tym momencie, kiedy po nią sięgnęłam, ale trwał akurat jakiś maraton z książkami tej autorki, no i stwierdziłam, że okej, spróbuję. I słuchajcie, wydaje mi się, że to będzie jedna z moich nowych ulubionych autorek, jeżeli chodzi właśnie o thrillery. Nie czytałam jeszcze żadnej innej jej książki od tej pory, a już kilka ich jest wydanych u nas w Polsce. Ale Pod kluczem bardzo mi się podobało, było bardzo wciągające, bardzo się zaangażowałam w fabułę, trochę też momentami się bałam, bo jest to taki thriller w połączeniu z horrorem, przynajmniej jeżeli chodzi o Pod kluczem. Nie wiem, czy to zostanie utrzymane w innych jej książkach. Bardzo dobrze mi się czytało, no i była to taka książka, wiecie, niewybitna i nie jakaś taka bardzo zapadająca w pamięć, absolutnie nie zmieniająca moje życie, ale po prostu bardzo, bardzo dobra rozrywka i myślę, że kiedy znowu będę miała ochotę na taki właśnie thriller czy horror, no to sięgnę po kolejne książki tej autorki, także myślę, że tutaj pasuje po prostu do tego pytania. Bo poza tym nie poznawałam aż tylu nowych autorów, którzy wywarliby na mnie jakieś większe wrażenie. Może jeszcze poza Mają Angelou, ale ją też Wam tutaj już pokazywałam, więc też nie będę się powtarzać. Kolejne dwa pytania to są pytania, które sobie pominę, bo z nimi mam absolutnie zawsze problem. Jedno z nich to nowy ulubiony crush książkowy, a ja nie miewam crushy książkowych, więc no nigdy po prostu nie mam tutaj co wybrać do tej kategorii. Mogłabym tutaj oczywiście wybrać jakiegoś bohatera romansu, na przykład Willa z książki The Infinity Between Us, albo sama z każdego kolejnego lata, ale wiecie, to też nie jest tak, żebym ja się tymi bohaterami jakoś bardzo, bardzo zachwycała, żebym powiedziała, że to są, nie wiem, crushe i nie wiadomo co. Także pomijam. A drugie pytanie to jest nowy ulubiony książkowy bohater bądź bohaterka. I też chyba jeszcze taka postać się nie trafiła w tych książkach, które czytałam, która aż tak bardzo by do mnie trafiła, aż tak mocno by mnie zachwyciła, żebym chciała o niej pamiętać i żebym właśnie myślała o tym, jaki to jest wspaniały bohater, czy też jaka to jest wspaniała bohaterka. Więc na razie po prostu chyba jeszcze nikt aż takiego dużego wrażenia na mnie nie wywarł. Kolejne pytanie to pytanie o książkę, przy której płakałam. No i właśnie było to wspomniane przed chwilką, The Infinity Between Us. Były tutaj takie momenty, które mnie wzruszyły, gdzieś tam mi łezka poleciała. Ja w ogóle jestem miękka, jeżeli chodzi o romanse, więc często na takich książkach się wzruszam, a to jest właśnie dokładnie taki romans, jaki ja lubię. Jest troszkę słodko-gorzki, trochę jest złych momentów, trochę jest dobrych momentów. Także zdecydowanie właśnie to było coś, na czym gdzieś tam łezkę uroniłam. Zazwyczaj chyba wydaje mi się, w tym pytaniu pokazywałam jakiś reportaż, natomiast znowu, nie przeczytałam jeszcze żadnego takiego smutnego reportażu w tym roku, przy którym mogłabym się popłakać. W ogóle mało w tym roku czytałam reportaży, także koniecznie w drugiej połowie roku muszę to nadrobić. Kolejne pytanie to pytanie przeciwne, czyli książka, na której się śmiałam. I w tym roku wróciłam sobie znowu do serii o Harrym Potterze, przeczytałam 6 i 7 tom. I ja naprawdę zapomniałam o tym, bo to są akurat te dwa tomy, które czytałam najmniej razy, ze względu na to, że wyszły po prostu najpóźniej, a zawsze jak robię sobie reread, to zaczynam od początku, no i po prostu te tomy albo gdzieś tam je pomijam, albo do nich w ogóle nie docieram, dlatego tym razem postanowiłam zacząć właśnie od nich. I zapomniałam zupełnie, jakie te książki są momentami zabawne. Naprawdę było sporo takich dialogów, czy to Hermiony, czy nawet Ginny, która w książce, podkreślam to zawsze, jest świetną postacią, przy których naprawdę się zaśmiałam i naprawdę no nie pamiętałam, że ta książka jest taka zabawna momentami. Kolejne pytanie to pytanie o najpiękniejszą okładkę i tutaj wybierałam tylko z książek wydanych w tym roku i mam tutaj przede wszystkim książkę, którą już Wam pokazywałam, czyli Nasze winy Louise Kennedy. Ta okładka jest po prostu przepiękna. W ogóle tego nie widać do końca na filmie, bo ja też o tym nie wiedziałam, dopóki ta książka do mnie nie przyszła i nie wzięłam ją faktycznie w ręce, ale ona ma też taką, w dotyku jest gładka, ale ma taką fakturkę, jakby to był taki wygnieciony materiał, albo takie stare właśnie wygniecione zdjęcie, także naprawdę wygląda to super i bardzo, bardzo mi się ta okładka podoba, jest mega w moim stylu, no może ten różowy napis bym zmieniła troszkę, natomiast to zdjęcie w tle, to wszystko jak to wygląda jest super, bardzo, bardzo mi się podoba, ale druga okładka, która również niesamowicie mi się podoba, to okładka najnowszej książki Teres Bowman, czyli Andromedy. Ten odcień niebieskiego, taki trochę indygo, jakiś taki habrowy, no jest tutaj po prostu przepiękny i jest to chyba moja ulubiona okładka, jeżeli chodzi właśnie o książki tej autorki wydane w Polsce. Bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie, że jest też taka kontrastowa, także zdecydowanie to są moje dwa typy, jeżeli chodzi o książki wydane w tym roku. A nie, przepraszam, jeszcze jedna książka, o której bym zapomniała i są to oczywiście Ptaki Daphne du Maurier, które wyszły bodajże w lutym, o ile dobrze pamiętam. I to jest ta seria butikowa wydawnictwa Albatros. Wszystkie książki wydane w tej serii są absolutnie przepiękne. No i właśnie Ptaki również, tutaj nie inaczej, to jest właśnie książka, którą też kupiłam ze względu na okładkę, przyznaję się. Także okej, okay, ta też jest przepiękna, właściwie chyba najpiękniejsza z nich wszystkich. Nie wiem, jak mogłam o niej początkowo zapomnieć. I ostatnie już pytanie, to pytanie, na które też zawsze mam milion odpowiedzi, ponieważ jest to pytanie o książki, które jeszcze chcę do końca tego roku przeczytać. No i tutaj oczywiście poza tymi dwoma, które Wam pokazywałam w, nie wiem, drugim czy trzecim pytaniu o premierach, których jeszcze nie zdążyłam przeczytać, czyli Babel i Nasze winy,
Mam też całą listę książek na ten rok do przeczytania, która znajduje się w moim filmie TBR na 2023 rok, także tam oczywiście też Was odsyłam. Jedna z książek, czy też autorek, które się tam znajdują, to są książki Elif Shafak. Tutaj akurat mam listę Zaginionych Drzew, ale w ogóle chciałabym przeczytać książki tej autorki w tym roku, ale też książka, o której bardzo dawno na moim kanale nie mówiłam, a jest to Zielone Sari Amandy Devi. To jest autorka, którą nieustannie poleca mi moja koleżanka Natalia. Zawsze jak rozmawiamy na temat książek, to niesamowicie mnie do tej autorki zachęca. Naprawdę pięknie mówi o tych książkach, także no, ponieważ mam tę książkę na półce, to stwierdziłam, że dobrze byłoby ją w końcu przeczytać, no bo właśnie jak dostaję takie rekomendacje, to naprawdę mam na nią ogromną ochotę. Także to też jest coś, co chciałabym przeczytać. Nie jest to gruba książka, ale słyszałam, że jest dosyć ciężka do czytania ze względu na tematykę i na narratora tej książki. No ale zobaczymy, czy mi się uda. Oczywiście tych książek i tych planów czytelniczych jest o wiele, wiele więcej, ale tak jak wspomniałam, po pierwsze jest film z całym TBR-em na ten rok, a po drugie mogłabym tutaj wymieniać i wymieniać i nigdy tego filmu nie kończyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tag. Dajcie koniecznie znać, jakie byłyby Wasze odpowiedzi na te pytania. Możecie sobie wybrać część, bądź też odpowiedzieć na wszystkie. Bardzo jestem ciekawa, jak do tej pory minął Wam ten rok czytelniczo, to pierwsze półrocze. I jakie jeszcze macie plany na drugą połowę roku. Także czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. I do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że już niebawem. Cześć!